Chcieliśmy zatankować wodę, no ale niestety... Odpowiedni strój. No ręce mam odkryte z ludobójstwem. Jest tam alkohol? Każda jest ważona. I powiedzieli, że tak bardzo często dochodzi do wypadku. Odbywa się co niedzielę msza. Próbuję wyprzeć mniejszość kurdyjską z tych... Z problemami z rządem tureckim. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witamy Was ze wschodniej Turcji. Jedziemy już wzdłuż granicy z Syrią. Jesteśmy jakieś 20-30 km od granicy. Teren uznaje się za niebezpieczny, dlatego dociera tu mało turystów. I to widać. To widać. Turystów jest niewielu. My po prostu tu, o, zagubieni pośrodku niczego. Dokładnie. Puste stepy, wypalone słońcem. Zima jest tu zimno, dlatego tu nie przyjechaliśmy, a teraz jest potwornie gorąco. No ale jakoś to znosimy, jedziemy dalej. Byliśmy właśnie w Urfie. Bardzo fajne miasteczko, totalne zaskoczenie. Zaraz sobie zobaczycie, jak tam wygląda, a my jedziemy dalej do Mardin. A my jedziemy dalej do Mardin. Niektórzy na to czekali, my również. Tak. Wczoraj późnym wieczorem zajechaliśmy do miasta Szanlurfa, podobno bardzo konserwatywnego i w większości zamieszkanego przez Kurdów. Miał być tu serwis, mieliśmy sobie zatankować wodę, no ale niestety krany pouszkadzane, niby miała być również możliwość podłączenia do prądu, ale niestety nic tutaj nie ma. Także wodę zatankujemy gdzieś indziej. Mamy tu bardzo miłych sąsiadów, Turków. Dzisiaj rano poczęstowali nas serem i chlebem, także śniadanko było wyborne. Miasto konserwatywne, więc żeby nie wzbudzać jakiejś takiej niezdrowej sensacji, postanowiłam założyć odpowiedni strój. No ręce mam odkryte, ale już w ten upał nie jestem w stanie założyć czegoś z długim rękawem. Nie wiem, czego się po tym mieście spodziewać, bo nawet Kurd, którego spotkaliśmy jeszcze w Gaziantep, bardzo nam odradzał. Powiedział, że ludzie są tu okropni. Nie wiem, co miał na myśli, nie potrafił nam tego do końca wyjaśnić. No ale cóż, jak to my musimy przekonać się sami po prostu, jak to jest. Zostawiamy ciapka przy olbrzymim centrum handlowym. Tam jest właśnie ten punkt serwisowy dla kamperów, w cudzysłowie oczywiście. No i ruszamy na starówkę. Wcześniej rano ruszamy, ale jest już, słuchajcie, żar niesamowity. Szanlurfa jest jednym z najstarszych miast na świecie. Zamieszkana nieustannie od 3,5 tysiąca lat. Podobnie jak Gaziantep w sumie. Dlatego też przewijało się tu wiele cywilizacji. I dlatego również często zmieniała swoją nazwę. Dla chrześcijan była to Edessa, dla Aramejczyków Orhoi. A dla Rzymian Aurelia Antonia. Jakże pięknie to brzmi. Potem przybrała nazwę Urfa i w 1983 roku dodano ten przedimek Szanli i została Szanli Urfa. Czyli wielka, piękna Urfa. Czy naprawdę tak jest? Niektórzy się z tym nie zgadzają. Dla chrześcijan i Ormian, czyli grup, które padły w Turcji ofiarą prześladowań i masakr na przełomie XIX i XX wieku, nazwa sławna Urfa to dosłownie kpina i nieporozumienie. Przypomnę, że spalono tu ormiańską katedrę, w której znalazło schronienie 3000 ludzi. No, dla nich zawsze będzie się kojarzyć Urfa z ludobójstwem i z tymi przykrymi wydarzeniami. Niestety w Turcji brak jest jakiejkolwiek debaty na temat ludobójstwa Ormian w Turcji. Wszyscy o tym milczą, nikt o tym nie rozmawia. W sumie nikt się temu nie sprzeciwia. Wszak Atatürk nawoływał Hiçbir zaman geri, czyli nigdy wstecz, patrzmy w przyszłość. Ale czy to dobre tak naprawdę? Doszliśmy nad jeziorko Baliklygul. Patrzcie, ile tu jest ryb. W większości są to karpie. No wędkarze by mieli tu raj, ale niestety nikt tych ryb nie łowi, ponieważ dla islamu są one święte. Ludzie darzą ich dużym szacunkiem, bo wiąże się to z legendą, w której brał udział Abraham, który skoczył w ogień i potem nastąpił cud. Wszystko się przemieniło w krainę miodem płynącą i rzeką z karpiami i rybami. No i właśnie osoba Abrahama paradoksalnie łączy w Urfie dwie największe religie na świecie, islam i chrześcijaństwo.
ponieważ miasto to jest miejscem jego narodzin. Znajdujemy się w przepięknie usytuowanym parku, który leży u podnóża wiekowej cytadeli Urfa. Zmierzamy do miejsca narodzin Abrahama. Muszę wam powiedzieć, że trochę dziwnie się czuję, ponieważ jestem jedynym facetem w krótkich spodenkach. Mimo tych 30 paru stopni. No haram, haram! Wszyscy się na mnie patrzą. Ja za to ubrałam długą kieckę i wydaje mi się, że dużo skromniejszą niż niektóre kobiety tu noszą. A mimo wszystko wszyscy po prostu się na mnie gapią. Wydaje mi się, że rzadko właśnie zaglądają tu turyści, obcokrajowcy. No, niech ta ciekawość ludzka sięga zenitu. Dokładnie, a tak a propos turystów, to jesteśmy jedynymi w tym parku na razie. Oprócz tureckich oczywiście, nie? Wow, meczet Mevlidi Halali robi imponujące wrażenie, ale my szukamy jaskini, w której urodził się Abraham i podobno jest gdzieś za tym meczetem. Jesteśmy na miejscu i warto podkreślić, że właśnie tu pielgrzymują zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. No, czego nie wchodzisz? No nie wiem, kazała mi wyjść. A, z tamtej strony. A, okej. Okay. Mężczyźni wchodzą prawym wejściem, a kobiety lewą. Tutaj jest Monia, po drugiej stronie. Musiała się ubrać. No, niestety, chyba razem nie będziemy zwiedzali tego obiektu. Także idę teraz do środka. Rozłąka. Bye. Bye. Jesteśmy na miejscu, w tej jaskini, podobno urodził się Abraham, prorok. A my z Moniką cały czas oddzieleni płotkiem. Wbrew wszystkim opiniom, ludzie bardzo mili, zaczepiają nas na ulicy. Tu jedzą sobie śniadanie. Where we can buy this ekmek? Ekmek. Ekmek? Where? Shop. Shop. Rachlegmek. Okay. Ter? O, tu. A, okej. Thank you. Śniadanie. Goodbye. Goodbye. Bye. No i chcieliśmy chlebek i trafiliśmy. Tu robią właśnie ekmek, taki jak nam smakował, jak poczęstowali nas Turcy dziś rano. Kulki, każda jest ważona, żeby chlebek nie był oszukany. Tam rozwałkowuje, później do pieca. Możemy mogli smażony wieczorem. Smażony. A później można by kupić. Państwo, my właśnie kupimy ten chleb. Dobra. A masz? Ikra. Jak ikra? Ikra. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale w ogóle nie chcieli przyjąć od nas żadnych pieniędzy. Dali nam ten chleb po prostu za darmo. Także no, wbrew opiniom, Urfa nie jest taka zła. Jesteśmy zszokowani. Ludzie, społeczność kurdyjska, przemiła, spokojna, kulturalna, gościnna. To mogę więcej powiedzieć. Skoro miasto Urfa dała początki chrześcijaństwu, w sensie, że właśnie stąd ruszyła cała religia chrześcijaństwa na Mezopotamię, na Persję, no to nie mogliśmy oprzeć się pokusie i poszukać chrześcijańskiego kościoła. I tak oto znaleźliśmy kościół 12 apostołów, który był kościołem do 1956 roku. Wtedy został zamieniony na meczet Firfirli, a nazwa wzięła się od róży wiatrów, która jest umieszczona gdzieś tam na górze. Tak, no pobudowano, jak widzicie, minaret, mirhab w środku, ambonę, także zobaczymy, może się uda wejść do środka. Wiecie, chyba trwają modlitwy młodego pokolenia, a może to są jakieś zajęcia WF-u, nie wiem.
Także chyba nie będziemy przeszkadzać temu skupieniu i harmonii ruchów przy modlitwie. Urfa oprócz tej reprezentacyjnej, pięknej części, pięknych parków, ma też takie niezbyt piękne zakamarki, ale my lubimy się takimi powłóczyć. Szukamy teraz drogi do Vana. Mam nadzieję, że Urfa Wam się podobała, bo nam bardzo skradła nasze serce. No, ale my już w drodze do Mardin, jak już Wam mówiliśmy, mamy około 40 km, temperaturka prawie 40 stopni, 39-40, także jest cieplutko, fajnie, przynajmniej nie marzniemy. Tak, w ogóle na drodze naszej teraz spotykamy bardzo dużo Kurdów, są bardzo otwarci, częstują nas herbatą, czy w sklepach, czy na serwisach jak stajemy, bezinteresownie nas zagadują i od nich właśnie dowiedziałem się, żeby szybko nie jechać przy tych temperaturach, ponieważ asfalt na drodze potrafi się w niektórych miejscach stopić i robi się taka delikatna powłoka oleju, która jest bardzo ślizga, no i niebezpieczna. Wydłuża drogę hamowania, albo można wpaść w poślizg i powiedzieli, że tak bardzo często dochodzi do wypadków. Jeżeli chodzi o tankowanie, to ceny paliw myślałem, że będą tańsze na wschodzie, ale nie aż bardzo te ceny tak spadły. W ogóle nie ma komercyjnych zachodnich stacji benzynowych. Są jakieś takie firmy, które pierwszy raz widzę w Turcji na oczy. Ale paliwo już raz zatankowałem, auto chodzi, nie narzekam, nic się tam nie dzieje złego. Jeżeli ktoś będzie się wybierał w te rejony samochodem, to musi wziąć pod uwagę, że stan dróg w niektórych miejscach pozostawia wiele do życzenia. Niby jest, jak widzicie, dwa pasy w jedną stronę, ale jest dużo łat, dziur, wybojów i po prostu no, widać, że ta droga dawno nie była remontowana. Prawy pas jest gorszy. No właśnie, prawy pas jest gorszy, także będę jechał lewym, dopóki tam coś z tyłu mi nie siądzie na dupce. Tak, ogólnie no ale... takie stepy dookoła, dużo zbóż, dużo jest właśnie pól, gdzie rośnie zboże. Klimat trochę przytłaczający, bardzo mało zieleni, na pewno bym nie mógł tu żyć dłużej. Jedziemy właśnie przez miejscowość Kiziltepe. Jest ona oddalona około kilkanaście kilometrów od granicy z Syrią. A no tak mniej więcej wyglądają te miasta. No, takie blokowiska tutaj. Skręć łagodnie w prawo. No i bo to Pawcio musisz skręcić w prawo na Mardin. To musi się ładnie panu, że tak powiem, wtrążolić. Tak. Nie zatrąbił, kulturka. Dojechaliśmy do Mardin. Oczywiście wczoraj tu dojechaliśmy. Szukaliśmy cienia po drodze, ale ciężko było cokolwiek znaleźć na tym pustkowiu. Dokładnie. I tak dojechaliśmy do miasteczka. Stoimy. No słuchajcie, ja skręciłem na jakiś plac. Myślałem, że to jest taki publiczny teren. Okazało się, że to jest prywatna posesja, ale tu dzięki uprzejmości właściciela spędziliśmy cichą i spokojną noc, porozmawialiśmy. Okazało się, że to jest były kierowca ciężarówki, 40 lat doświadczenia. Przejechał cały wschód. Irany, Iraki, po prostu Dubaje, wszystko, no co tam tylko można było. Także, i pół Europy tak, mieli wspólne tematy z Pawłem. No, a dlaczego stoimy u podnóża, dlaczego nie wjechaliśmy na to stare miasto, no to zaraz zobaczycie. Sami powiedzcie, ten plac wygląda trochę jak taki plac publiczny. A tam stoi właściciel właśnie tego budynku z tyłu, a my idziemy zwiedzać Mardin. Miasto położone jest na zboczach wzgórz Izla nad rzeką Tygrys, niedaleko granicy syryjskiej i wyznacza północne granice dawnej Mezopotamii. Dookoła rozpościera się płaski jak stół płaskowyż Al-Jazira, gdzie nie mogliśmy znaleźć cienia, a teraz widzicie, dlaczego nie mogliśmy na Stare Miasto wjechać ciapkiem. Jest tu mnóstwo schodów, trzeba się wspinać, przewyższenia około 150 metrów, także lecimy pod górkę. W
Stare miasto Mardin zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego zabudowa to przykład architektury artukickiej, czyli turkmeńskiej dynastii władającej tym rejonem między XII a XV wiekiem. Mam wrażenie, jakbym się przeniósł w czasie albo spacerował po muzeum na otwartej przestrzeni. A to za sprawą tego, że nowe budynki są wkomponowane między te stare, wiekowe budynki i wyglądają tak samo, są budowane w tym samym stylu. Dzieje się tak, ponieważ budowniczowie założyli cech i przekazują sobie wszystkie wiadomości na temat budowania, na temat kamieniarstwa z pokolenia na pokolenie. Dlatego mamy ten piękny efekt. Jest to niesamowite. Konserwatywna wschodnia Turcja, Mardin, wiele meczetów, a my jesteśmy na terenie kościoła chrześcijańskiego. W V wieku osiedlili się tu asyryjscy chrześcijanie i do tej pory zamieszkuje ich tu około 10%. W kościele tym odbywa się co niedzielę msza, także no, są to aktywni chrześcijanie. A jest mieszanka... to kościół pod wezwaniem? 40 męczenników. Mieszanka religii, kultur. Przepięknie. Niesamowite w Mardin jest jeszcze to, że oprócz tego, że te dwie największe religie tak pięknie tutaj ze sobą koegzystują, jest fakt, że księża wraz z imamami wspierają ten region, promują zarówno meczety, jak i kościoły, jak również o nie dbają. Widzieliśmy w Turcji wiele zniszczonych katolickich kościołów, zdewastowanych, podrapanych, ze zniszczonymi freskami, obrazami, a tutaj to wszystko jest w znakomitym stanie. Także jak widać, mimo tych różnych może poglądów religijnych, można współpracować, można ze sobą żyć w jednym miejscu. Chciałbym, żeby tak było na całym świecie. Tu nas pani zaprosiła do swojego domu. Syryjczyków ortodoksyjnych. A, to jest kościół. Kilisa. Kilikier, ale tylko nie wiem, czy to jest wino i... Wine? Karanfil, darcy, machne. Dobre. A jest tam alkohol? Nie wiem. No alkohol? Jo. Trochę jest. Próbowaliśmy właśnie syryjskich ciasteczek. Są przepyszne, z nadzieniem takimi, jakaś marmolada w środku, bardzo kruche, cienkie ciasto. Jesteśmy w Zinciriye Madresach. Została wybudowana w 1385 roku. Jest to przykład właśnie architektury... Artukickiej. Artukickiej. Zapominam cały czas tego słowa. Ciekawostką jest to źródło. To są charakterystyczne źródła właśnie dla Mardin. Jak widzicie, jest tam kilka basenów. Od najmniejszego do największego. I ten najmniejszy oznacza narodziny, później dojrzewanie, dorosłość i ten największy basen to jest niebo i ziemia, czyli śmierć. I zależnie od tego, jak żyliśmy, to pójdziemy albo do nieba, albo do piekła. Wdrapaliśmy się na samą górę, nie było to łatwe, ale się opłacało. Patrzcie, jaki stąd jest widok. No ten bezkres. Jak okiem sięgnąć, nie widać aż horyzontu. Znaczy widać, ale zlewa się z niebem, jest tak daleko wszędzie. Przepięknie. A tu przykład, że na Starym Mieście cały czas żyją ludzie. Tu jakieś koguty wcześniej, była jakaś stajenka z owcami. Także czuć było. Życie kwitnie. Jak widać, Mardin też już się staje coraz bardziej komercyjne. Oj. Można sobie na przykład strzelić fotkę na koniu, albo z papugą na ramieniu i tym podobne. No, mi się to nie podoba. W
Martin, oprócz kościołów oczywiście jest wiele meczetów, przeważnie one są z XII wieku. Teraz jesteśmy w największym, znaczy zaraz wejdziemy do środka największego, czyli u Lukami. Oczywiście muszę nakryć głowę, zdjąć butki i wchodzimy. To chyba najskromniejszy meczet, jaki widziałam. Oprócz tych kamiennych bloków w sklepie, ewentualnie jakichś maleńkich rzeźb, nic tu nie ma. No my już przy wannie. Słuchajcie, no cóż możemy powiedzieć? No wydaje mi się, że jak ktoś jest tu w okolicy, to na pewno może tu zajrzeć. No ja już spodziewałam się czegoś więcej, jakoś tak zabrakło mi takiego klimatu, aczkolwiek miasto jest przepiękne, pięknie są zachowane budynki, zresztą sami widzieliście. Aha. Może by trzeba było posiedzieć parę dni, pójść sobie wieczorkiem jeszcze zobaczyć, co się dzieje. Może ta temperatura trochę też zwala z nóg. Wszyscy tacy ospali, ludzie tacy smętni, nie smętni, chcą pogadać, dziwni. Nic, takie zombiaki trochę, ale spoko. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, odkrywać te tereny, bo zabieramy was teraz w miejsce, które jest ewenementem na świecie. Wyjechaliśmy z Mardin, powoli dojeżdżamy do naszego kolejnego celu. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Strasznie dużo bloków powstało naokoło tej starówki. Tak można powiedzieć, że to Mardin jest podzielone na dwie części, nowoczesną i właśnie tą starą. No i dowiedzieliśmy się, że pan Erdoğan próbuje wyprzeć mniejszość kurdyjską z tych rejonów, zaludniając ją Turkami. Dlatego powstają te duże blokowiska, gdzie Turcy mogą sobie kupować tanio mieszkania, podejrzewam, i wprowadzać się na te rejony. No jest to smutne, no ale niestety prawdziwe. Czyżby nasza budowla została pogrodzona takim murem wielkim? Tak to ładnie uprawiane to jest. Jedź dalej prosto. Dotarliśmy na miejsce. Jest to monastyr Mor Gabriel, czyli monastyr świętego Gabriela. Jest to najlepiej zachowany syryjski kościół ortodoksyjny, klasztor na świecie. Do tej pory mnisi tutaj urzędują. Zbudowany w 397 roku. Tak. Naszej ery. Tak, to jest po prostu kosmos. To jest 1700 lat historii za tymi murami i słuchajcie, ja jestem w szoku, że ten region kryje takie skarby. To nie jest jedyny monastyr. Jest ich tutaj jeszcze kilka, ale ten jest największy i najlepiej zachowany. Najprężniej także też działający w Turcji. Dokładnie. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. W podziemiach kościoła spoczywają szczątki 12 tysięcy mnichów i zakonników, jak również szczątki świętego Gabriela i innych świętych. Święty Gabriel prosił, żeby go pochowano pod podłogą, czyli do miejsca, gdzie będą stąpali inni ludzie. I właśnie w tym miejscu jest jego grób. Ciekawy był sposób chowania mnichów. Byli oni paleni w pozycji siedzącej na krześle, a ich kości były składowane do masowego grobu, tak jak widzieliście w kryptach tego klasztoru. Pozycja ta miała pokazywać, że osoby umierające są gotowe na przyjście Chrystusa. Obecnie w zakonie mieszka 15 mniszek, dwóch zakonników. Jest on również siedzibą arcybiskupa regionu Tur Abdin.
Piękny klasztor, naprawdę warto go odwiedzić. Niestety wspólnota boryka się cały czas z problemami z rządem tureckim, jak i z mniejszością kurdyjską. Okoliczne plemię Czebisz bodajże? Czebisz, tak. Ostatnio nawet była rozprawa, która miała kontrowersyjny werdykt. Przyznała te ziemie i okoliczne ziemie należące do klasztoru, właśnie do mniejszości kurdyjskiej, co wywołało wiele kontrowersji na terenie całej Europy. Dla niektórych przywódców europejskich był to nawet tak jakby powód odrzucenia Turcji jako członka Unii Europejskiej. Tak, było to w 2011 roku. No i później Erdoğan się troszeczkę zreflektował. I co powoli oddaje tę ziemię. Tak, w 2015 chyba oddał jakąś część. No mamy nadzieję, że odda wszystko i że to się wszystko dobrze zakończy, bo naprawdę obiekt i teren tutaj naokoło tego miejsca jest przecudowny. Widać, że ludzie dbają o to, że cały czas jest wszystko zadbane, pielone, wszystko pięknie rośnie. Rząd turecki, chcąc skonfiskować te ziemie, powoływał się nawet na to, że kiedyś był tu meczet, że klasztor powstał na terenie meczetu, co jest trochę dziwne, bo klasztor powstał 170 lat przed narodzinami Mahometa. Tak naprawdę źródła mówią, że była to tak jakby zemsta na Asyryjczykach, którzy domagali się uznania zbrodni, jakie popełniono po I wojnie światowej na arenie międzynarodowej jako akt ludobójstwa. Jak patrzę teraz na ten widok, to jestem skłonna uwierzyć w tą teorię zemsty, bo jedyną ziemią, jaka jest tu zagospodarowana, to jest właśnie ta wokół klasztoru, a reszta to jest po prostu jest hektary, kilometry ciągnące się stepów porośniętych krzakami, więc nie wiem, czemu akurat na tym skrawku miałoby tak zależeć rządowi tureckiemu, kiedy ma po prostu takie połacie do zagospodarowania i nic tutaj się nie dzieje. Przejechaliśmy, nie wiem, chyba jechaliśmy godzinę i cały czas był taki sam krajobraz. Także no. No słuchajcie, ta część wschodniej Turcji wzdłuż granicy z Syrią bardzo nas zachwyciła, ale też troszkę przytłoczyła. Temperatury są bardzo wysokie, dystanse między miastami są dosyć długie, drogi... No też pozostawiają trochę do życzenia. Ludzie w niektórych regionach są przemili i bardzo uprzejmi, a w niektórych tacy jacyś dziwni. Nie wiem, czy tak trafiliśmy akurat ze względu na pogodę, ale wydaje nam się, że mimo tych wszystkich niewygód warto tu przyjechać, bo ja jestem bardzo, bardzo zaskoczony chociażby tymi monastyrami, które są tu rozsiane w tej konserwatywnej Turcji. Jeszcze jest kilka fajnych miast, jest Midyat, Diyarbakır. Tak, Batman, no na pewno są to piękne miasta. Zobaczymy, czy je odwiedzimy, na pewno nie zmieściłoby się w tym jednym vlogu, więc na dziś to by było tyle, będziemy kończyć. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam miłego wieczoru. No, mam nadzieję, że już macie jakiś wgląd na to, jak ta wschodnia Turcja wzdłuż granicy z Syrią wygląda. Zasubskrybujcie, skomentujcie. Jeżeli ktoś chce wesprzeć na Patronite, zapraszamy i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej. Hej. Że do Unii nie ten... Niektóre państwa wskazały ten fakt przy... Nie. Masz tam mikrofon włączony? Raz, dwa, tak.